Dawno, dawno temu, za Cedronem, za klasztorem, na Brodzkim Wzgórzu, dnia pańskiego 7 listopada 1995 roku, przyszło na świat owe dziecię. Od tej pory nic już nie było takie samo. Z kim ja pracuję? Całkiem pewnego dnia zobaczyłem ten świat. Świat podobał się mi, słonko lśniło jak dziś. Hej słoneczko, hej, śmiej się ze mnie, śmiej. Robię bęc, potem krok, bo ja mam zaledwie rok. Robię bęc i wstaję znów, dziś jeden krok. Jutro dam kroczki dwa, słodki berbecz. To właśnie ja. Witamy wszystkich na dzisiejszej imprezie. Witamy was bardzo serdecznie na największej imprezie tej jesieni. Bugaj Party wita. Witamy serdecznie, bo na Bugaj jest najlepszej imprezy. I kto tu jest, to pewnie o tym wie, bo to nie pierwsza jego impreza. Ogólnie pewnie teraz roznosi się po całej sali wieść, że impreza u Marzeny jest super ekstra bombastyczna i każdy się bawi, a my, przepraszam, zaczęłyśmy tutaj musiałyśmy przerwać na chwilkę tą imprezę, ale za chwilę do niej wrócimy. Także parkiet będzie znów wasz, ale przejdziemy do tego strony, bo... Przejdziemy. Dokładnie. Słuchajcie, od paru tygodni przyglądaliśmy się pięknej, zgrabnej, fajnej, uroczej blond piękności z Brodów. Każdy powinien wiedzieć, o kogo chodzi, ponieważ jest na tej imprezie. Dokładnie, jasna sprawa. Marzenka, to wszystko jest o tobie, abyś czasami gdzieś bujała teraz w obłokach. Pamiętaj, że to jest nasze wspólne dzieło. Jest nie tylko my z Agą odpowiadamy za treści, my sobie my w ogóle nie bierzemy odpowiedzialności za to, co teraz ujrzysz. Także musiałyśmy oficjalnie powiedzieć o to kaman, bo chcemy przeżyć do końca tej imprezy bez szwanku. Także jak coś, to bądź też inny, nie tylko nas. Ale bla bla bla, część oficjalna. Najlepiej, żeby się zdarzyła, żebym się zrymowało, słuchaj, bla bla bla. Okej, okay. Teraz zapraszamy was na film. Miejmy nadzieję, że wam się spodoba. Będzie to film bardzo ciekawy o naszej kochanej. Dobra, ale nie mogę chcieć. Dobra, pani, ja mów o czym będzie film. Zapytaliśmy twoich znajomych, co o tobie Marzenka sądzą. Zobaczymy, czy stereotypy zostaną złamane, czy nie. I czy oczywiście powiedzą prawdę. Także zapraszamy serdecznie nie tylko ciebie, ale wszystkich na plan. Nie da się określić jednym słowem. Kopnięta! Wariowana. Po prostu ona zaraża sobą cały świat. Fajna. Postrzelona. Marzena! To jest to! Piękna blondi, że ho ho! Jak dla mnie jest to wulkan energii, pozytywnego rozszczepania i szaleństwa. Wygadano!
bardzo wygadana. Pedantka przede wszystkim, wszystko sprząta. Szalona. 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 Trzeba ją lubić. Jawol, jawol, żywe alkohol. Piosenka dla Marzeny może być tylko jedna. I ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy za mnie, bo dobrze to wiem, że porwę ją i sercu schowam na dnie. No. Będę brał cię, skoro cię, cię, ehe. Taka, która sama kiedyś mi zaproponowała, zapewne Marzena ma normalnie jakiś fenomenalny gust muzyczny, typu disco polo. Ale nie wiem, miły, czy ty tego chcesz? Co najpiękniejsze dla ciebie. Chciałabym pani Chińczyka, 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 a nie. Bo Chińczyk to zdrajca i żółka ma jajca, Chińczyka, Chińczyka, a nie. Piersi Bałkanica. What you say? That you only meant well, well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. Bez uśmiechu. Bez swoich szpilęcji kochanych, ona i tej nogi w szpilach. Oczywiście, że bez swoich włosów, one są jedyne i niepowtarzalne i tylko jej przede wszystkim. Moje włosy pachną cudnie, rano, wieczór i w południe. Oczywiście tak zawsze śpiewa Marzena. Bez, jak tu widzimy, dużej ilości książek. Na przykład bez tanga Meroszka. Te słowa, gdy do mnie podchodzi i woła: Kasia, uwielbiam cię, kocham cię. Jesteś moim mistrzem, idolem. Męski układ rozrodczy obejmuje jądra, w worku mocznowym, nasieniowody, w prącie oraz gruczoły dodatkowe. Na jądra i gruczoł krokowy. Myślę, że Marzena na pewno nie byłaby Marzeną bez tego działu biologii. Jestem bardzo napalony, balony, melony, jak ja kocham je! Siema, siema! Kosińska! Weź się ogarnij! No hello, hello, no Marzena! Hello, ogarnij się! Cześć, Dawid! Nie, coś ty, ja nie piję do 18 roku życia. Drugie, kurczaki, o kurczaki! Ciąku! Hello! Ale jestem rozpalony! Ej, ja nie jestem pijana, jestem trzeźwa, widać przecież. A jakie było pytanie? To może ty zostaniesz naszym przyjacielem Marzeny, bo w sumie tylko ty zostałeś, no cały stary, ale nie masz wyjścia. Ty też Marzena. Aha, że przyjaciel! No oczywiście, że książka do chemii. No oczywiście, że Luka. Piękny jej piesek, Luka, Luka. What does the fox say?
twoje serce, rozwiążę je trudne sprawy. No i co ja się mam ubrać? To za małe! To niewypracowane! Tworzenie CO2 w reakcji z tlenem O2 stanowi jeden z etapów tworzenia CO2 z czym? Z węgla i tlenu? Nie, no ja tego nie umiem, ja to nie znam tematu. Jeju, jak ja nie lubię imprez! Nie, nie, nie. Dobra, no wiecie, no tam ona własna, a ten się ośmiosła, a ta sam. No, ale oni, no, bo ten się ośmiosła, a ten ten, no, i tam to proszę, ten, a, no, i właśnie, jeszcze to zrobiła, jeszcze to, i tak, i w ogóle, i tam była tak, a ta sama, a ta sama. Co? Tak? Mówiłeś się tam, a, no to przepraszam. Może tak? Nie, no za mało, nie, ojejku. Kaśka wrzuciła nowe zdjęcie. Muszę napisać. Może włosy najpierw. Szpilki. No, może być, dobra. Dobra, a gdzie jest stopy, rajstopy? Nie, nie mam czasu, nie będę się z wami bawić. Maturę mam w tym roku, uczyć się muszę. Basta! Nie no, kutargane, niemodne, za duże. Mamo! Nie, ja nie jestem pijany. Boże, matka mnie zabije. Mamo! Mamo! Dlaczego ja nie mam dziecka ubrać? Marzenę za 50 lat, ale na pewno współczuję Piperowi. Prawda? Co? Nie! Chodź tu! Do zawołaj tatka! Chodź tu, babo, bo cię kopnę! Babcia Haryndza jest tutaj słaba, a nie Haryndza, to panieńskie! Babcia Marzenka tu czeka na ciebie! Jadrek! Jadrek! Padaj mi tu wycisnąć pryta! I będę z tobą obcinać do paznokciu! Bo mi wyrosły u stopy! No tylko zechodź babo, no tu! Niech mi cię chce! Dobre, słyszę! Do tuby cię zdej, bo ucho tu mam! Pa! Mogę sobie ją wyobrazić jako starszą panię. Panią. Nieważne, grubszą, chudszą, ale na pewno z pozytywną energią, taką jaką ma w sobie teraz. Zarażającą, powalającą, przyciągającą. Piotrek! Piotrek! A możesz jeszcze? Bo mi się chce! 68 lat, jaki to jest piękny wiek! Zużyłabym tyle tury! Moje piękne brambuły. Zabiły się w siłę. Został mi jeden kij do podpierania. Tyle lat chodziłam i zgubiłam. Mam tyle wnuków. Jadrek! Ojej! Jaka jestem zmęczona! Jadrek! O co tu posprzątaj, bo goście do mnie przyjdą! No ci wiesz! To będzie u mnie na 18! No! Będziemy tańczyć! Co? Ja nie umiem tańczyć? No to popatrzcie! Ja ci pokażę, jak nie umiem tańczyć! A!
to już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Bo nie ma już nic. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Marzenk, życzę ci, byś nigdy się nie zmieniała. Byś zawsze była taka, jak jesteś. Zdrowia, szczęścia. Dużo zdrowia. Bo to jest najważniejsze. Dużo seksu i miłości. Miała wspaniałych przyjaciół, takich jak my oczywiście. Wszystkiego najlepszego. Szczęścia, pomyślności. Pomyślności. Bądź zdrowa. Marzeń, które będziesz mogła spełniać i ludzi, którzy będą ci mogli pomagać jak spełnianiu. Ludzi takich, których się zwie prawdziwymi przyjaciółmi. Nie musi być ich wiele, ale żeby jakościowo mogli nadrobić ilość. Bądź szczęśliwa. Spełniała wszystkich twoich marzeń. Nie pij tyle. Dostanie się na wymarzone studia. Spełnia wszystkich swoich najskrytszych marzeń. Witamy wśród dorosłych. I oczywiście zdania jak najlepszego. Matury! Uśmiechu promiennego na twarzy, jaki masz, bo to jest bardzo pozytywne w twojej osobie. Wszystkiego najlepszego, słodko. No więc Marzenko, teraz już tak troszkę oficjalnie. To wszystkiego najlepszego do kanci 18 urodzin. Ale witamy Cię w dorosłym świecie. Ale pamiętaj, bo Malina zapomniała dodać, co złego to nie my, jeśli oglądasz ten film, to wiesz. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Impreza pewnie jest teraz przednia. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, co się dzieje. Wszyscy się dobrze na pewno bawią. Dobra, ale może przejdźmy do tych życzeń, bo to najważniejsze. Marzenko, dużo miłości, takie duże serce. Tylko. Biglo, dokładnie. Dużo pieniędzy ci życzę. Dużo pieniędzy specjalnie dla ciebie, słuchaj. Dużo, będę teraz musiała wybierać. A tak teraz poważnie, Marzenka, wszystkiego najlepszego, żebyś zawsze była taka uśmiechnięta, jak jesteś, żebyś zawsze była sobą i pamiętała o tym, że zawsze można liczyć. Zawsze, żebyś była taką wariatką, jaką jesteś, żebyś się nie zmieniała przez co 18 lat. 18? 18. 100 lat przynajmniej, słuchaj, bo wiesz. Wariatko jest fajne w kupie, także razem musimy się dalej trzymać. I czego jeszcze? No wszystko masz, ja tu fajnych masz, prawda? Miłość masz. I przede wszystkim, żebyś się dostała te wymarzone studia, żebyś miała mniej nerwów. Ale true jest, ale dobra, mówi prawdę. No i czego jeszcze, Marzena? Przede wszystkim spełnienia marzeń, które masz, bo wiemy o tym. Szersze i te najgłębsze w sercu. Tak. No i Majla, może powiemy razem, po prostu. Wszystkiego najlepszego!